W lutym na biurko prezydenta Suwałk trafiła interpelacja radnego Marka Zborowskiego-Weichmana w sprawie utworzenia wyodrębnionego funduszu stanowiącego tzw. szkolny budżet obywatelski. Odpowiedź prezydenta na to wystąpienie zdawała się być entuzjastyczna. Sam jednak decyzji podjąć nie mógł. Zadeklarował jednak, że stosowny projekt uchwały przedłoży Radzie jeszcze w marcu. W marcowych materiałach sesyjnych faktycznie pojawił się projekt uchwały, według której z suwalskiego budżetu obywatelskiego wydzielono 100 tysięcy złotych na realizację tzw. szkolnych projektów. Wydzielono, choć w dokumencie znajdującym się w marcowych materiałach sesyjnych Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zostawiła na propozycji suchej nitki. Jesteśmy za usunięciem szkolnego budżetu obywatelskiego z projektu uchwały. Wątpliwym jest, żeby projekty zrealizowane na terenie szkół, przedszkoli i żłobków były ogólnodostępne, a taka jest naczelna zasada budżetu obywatelskiego. SBO nie powinien stawać się alternatywą na przekazywanie pieniędzy publicznych na zadania szkół, przedszkoli i żłobków podporządkowanych samorządowi, tym samym zabierając środki na realizację rzeczywiście oddolnych inicjatyw mieszkańców. Według opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego zawarta w marcowej propozycji konstrukcja dotycząca szkolnego budżetu obywatelskiego mogła, i tu cytat, posłużyć jako źródło łatania niedostatków inwestycyjnych, na przykład remontu łazienek. Nie jesteśmy przeciwko szkolnemu budżetowi obywatelskiemu w ogóle, ale przeciwko umieszczaniu go w suwalskim budżecie obywatelskim na takich samych zasadach, jak konkurują projekty ogólnodostępne i przeznaczone dla wszystkich mieszkańców. Kontrowersyjna uchwała jednak spadła z porządku marcowych obrad. Temat SBO, ale też i w wyniku konsultacji wrócił jednak w kwietniu. Już w środę ma nad nim pochylić się Rada. Tym razem jednak w kwestii szkolnego budżetu obywatelskiego prezydent diametralnie zmienił zdanie i stanął na stanowisku, że druzgocącą dla pomysłu opinię konsultujących projekt należy przyjąć. Jak do nowej propozycji odniesie się zarówno interpelujący w tej sprawie w lutym Marek Zborowski-Weichman i pozostali radni? Dowiemy się w środę. Ale warto zauważyć, że jeszcze w marcu wartość suwalskiego budżetu obywatelskiego na 2022 rok wynosiła 2 700 000 zł, a według propozycji kwietniowej jest o 100 tysięcy mniej. Tyle dokładnie, ile proponowano wydać na szkolny budżet obywatelski. Można więc sądzić, że pieniądze do szkół trafią, ale inną ścieżką.